Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj na szybciutko filmik, gdzie szukać ulepszeń do fraktowców. Pokażę wam dwie miejscówki, w których wiem, że występują tylko ulepszenia klasy S i spokojnie możemy tam je farmić. Oba miejsca będą w galaktyce Euclid, także na spokojnie. Na początkach gry też można się tam przenieść. Oba frachtowce można zrobić w 3 do 5 minut, myślę maksymalnie, także raz, dwa ogarniemy sprawę. A w następnym filmie porozmawiamy trochę o naszym frachtowcu i o jego technologiach. Oczywiście podstawowe ulepszenia, tak samo jak i elementy bazy na frachtowcu, zakupujemy na samym frachtowcu. Jak dotrzemy już na mostek kapitański koło gościa, z którym planujemy ekspedycję, mamy sterowanie ulepszeniami. I tutaj możemy dodać przestrzeń magazynową, zakupić elementy i ulepszenia bazy, modyfikować wygląd lub zresetować bazę frachtowca. Ale o tym też w innym filmie. No i mamy promień materii, czyli możliwość, tak samo jak na statku, teleportacji. Skaner, całkiem przydatne urządzenie, które działa podobnie jak skaner gospodarczy naszego statku. No i ulepszenia hipernapędu. Tutaj już mamy ulepszenia fregat, które tam jednorazowo budujemy, tak samo jak i paliwo do nich, także to może w innym filmie. Plus budynki bazy. Ale nam chodzi generalnie o te ulepszenia, czyli eski do naszego frachtowca. Jeszcze nie mam tu pozakładanych wszystkich, ale się tym do następnego filmu myślę, że zdążę zająć. No i co? Pierwsze, co musimy zrobić, to posiadać skaner sygnałów SOS. Wystarczy jeden, naprawdę. Nie musimy zakupować ich 20-30. Weźmy sobie, teraz skoczmy na jakąkolwiek stację kosmiczną i pokażę wam kolesia, u którego można to zakupić. Lecimy do handlarza złomem. I mamy. Zdobądź współrzędne. Kosztuje to 5 baniek, więc dosyć sporo. Drugi by kosztował już 10, trzeci chyba 15 albo 20. Także no jednorazowo niestety tą kwotę musimy wydać. Kiedy mamy już nasz skaner sygnałów, musimy odnaleźć portal. Jeżeli macie problemy ze znalezieniem portali, w jednym z moich filmów jest pokazane, jak to w miarę szybko i też niedużym kosztem zrobić. Ja skoczę do swojego portalu w Euclidesie. I stamtąd się udamy do najpierw jednego, później drugiego systemu, w którym ja osobiście zawsze szukam ulepszeń. Jeśli chodzi zaś o same ulepszenia, możemy farmić je non-stop na jednym i tym samym frachtowcu, to znaczy w jednym i tym samym systemie frachtowce, powiedzmy, że są różne. Losowo nam daje jedno z 7 ulepszeń, więc też wykazać się trzeba trochę
odrobiną cierpliwości, ponieważ można zdobyć na przykład, nie wiem, 10-15 ulepszeń do naszej wysyłanej floty, a nie zdobyć ulepszenia hipernapędu. Ja tak miałem, spójrzcie, trochę latałem, właśnie sprawdzałem. Generalnie trafiłem jedno ulepszenie do hipernapędu. Te wszystkie ulepszenia zdobyłem przed nim. Generalnie tylko na tym ulepszeniu mi dzisiaj zależało i nim je znalazłem. Mamy 2, 4, 6, 2, 4, czyli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 przelotów, nim zdobyłem to, co chciałem. No dobrze, ale przejdźmy do samych systemów, w jakich tego szukać. I tak jak już wcześniej wspominałem, galaktyka Euklidesa. I lecimy ze znakami portalu. Jeżeli nie posiadacie jeszcze wszystkich znaków, też sobie zerknijcie. Na playliście z No Man's Sky'a mam na filmie, jakie w miarę szybko wszystkie zdobyć. Generalnie musimy zdobyć tylko dwa pierwsze znaki portalu, a pozostałe odnajdziemy na jednej planecie, także przenosząc się praktycznie z bazy do bazy. Nie wiem, ile mi to zajęło, 5, góra 10 minut i wszystkie znaki miałem zdobyte na moim drugim save'ie. Jak widzicie, bojek komunikacyjnych jest tutaj sporo, baz w pobliżu portalu także. Jest to oznaka, że jesteśmy w dobrym miejscu. No i co musimy zrobić? Oczywiście nie namawiam do wykorzystywania exploitów, ale na początkach gry 5 baniek jest to dosyć sporo, więc jeżeli ktoś nie chce oszukiwać, niech teraz nie patrzy. Uruchamiamy nasz skaner sygnału. Skaner sygnałów SOS włączony. Dostrajanie. Chowamy go do naszego rafinatora. On sobie tutaj siedzi. Cały czas jest aktywowany. A my rozpoczynamy poszukiwanie frachtowca. Wykryto sygnał SOS. No i mamy frachtowiec. I teraz tak. Pamiętajcie, że są dwa rodzaje opuszczonych frachtowców. Ten, na którym można wylądować i z którego ja zawsze farmię ulepszenia. Jest też drugi rodzaj frachtowców, tych takich rozbitych. Na nie musicie uważać, ponieważ w momencie, kiedy zniszczycie pojemniki, które można zniszczyć, w których zazwyczaj coś się znajduje, też można znaleźć tam ulepszenia, ale musicie się liczyć z atakiem piratów po rozwaleniu tego pojemnika. My się zajmiemy w tej chwili frachtowcami, po których można przebiec sobie. No i tak. Otwieramy śluzę. Słyszałem o przypadkach, że potrafi się to
zbugować i śluza się nie otwiera, to wtedy myślę, że przeładowanie save'a naprawi sprawę. Druga ważna rzecz. Nie trafiłem w guziki. W tym momencie lub najpóźniej przed opuszczeniem frachtowca wyjmujemy nasz skaner sygnału i wkładamy go sobie z powrotem do plecaczka, niech sobie leży. Teraz poczekajcie, bo muszę ogarnąć, na którym frachtowcu jestem, w którą stronę biec. Dobra. Już wiem. Jeżeli ktoś ma słabą ochronę przed zagrożeniami, zawsze może sobie biec od jednostki grzewczej do jednostki grzewczej, uruchamiać się, w tym miejscu sobie poprawić wytrzymałość na temperaturę i lecieć dalej. No ja po prostu przebiegam, nie jest to dla mnie żadne ryzyko w tym momencie, na tym etapie gry. Zresztą tak samo jak systemy obronne, które no raz, że mają słabego cela, dwa, że no nie są też najmocniejsze. I biegniemy od razu do maszynowni. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może przeszukiwać wszystkie pojemniki, zbierać dzienniki nawigacyjne. Zawsze jest to raz, że dodatkowa kasa, a dwa, że dość ciekawe rzeczy można znaleźć, ponieważ na przykład elementy wyposażenia bazy można znaleźć, czy tam jakieś szafki, pojemniki, no, rzeczy, którymi przyozdabiamy naszą bazę, nie? Także jeżeli nie przyleciliśmy tylko i wyłącznie po technologię do naszego frachtowca, warto poświęcić trochę czasu i posprawdzać te wszystkie skrzynki. No i inna sprawa, oczywiście też dostajemy skażony metal, za który możemy kupować rzeczy u handlarza złomem. No i dotarliśmy do maszynowni. I teraz możemy skonstruować ulepszenie technologiczne, skonstruować gruź frachtowca, to też z pewnością na początku gry się przyda, więc też można farmić opuszczone frachtowce po to, no i nanity. No nam chodzi o ulepszenie, także pobieramy ulepszenie, no i dostaliśmy jednostkę handlową floty. Coś mnie tu dziabie, no. No i teraz naprawiamy teleporter i wracamy na nasz statek. Skakujemy. Zauważcie, że wciąż mam aktywną misję na ten frachtowiec, na zagubione w kosmosie. Dlatego, żeby uruchomić kolejną, musimy troszeczkę odlecieć. Odpalamy silnik, misja znikła. No i ponownie uruchamiamy skaner. Wrzucamy go do rafinatora. Odpalamy silnik i szukamy kolejnego frachtowca. A ja w tej chwili udam się na drugie miejsce, gdzie poluję na swoje ulepszenia. Oczywiście można to robić w jednym miejscu, kwestia, który tam bardziej komu przypasuje, przypadnie do gustu.
tutaj macie adres do drugiego systemu, w którym szukam ulepszeń do swoich frachtowców. Mówię w liczbie mnogiej, no bo kilka mam, kilka save'ów różnych, na których gram, ale zazwyczaj korzystam no, z tych dwóch miejscówek. No i co, robimy tak samo. Wylatujemy w kosmos. Uruchamiamy nasz skaner. Skaner sygnałów aktywny, dostraja się. Wrzucamy go do rafinatora i szukamy frachtowca. I teraz tak, jeżeli nie wrzucicie tego skanera do rafinatora, jeżeli po prostu go uruchomicie i zostawicie w plecaku normalnie, no on wam się zużyje, nie? Ja go do rafinatora wrzucam tylko po to, żeby móc z niego skorzystać wiele razy, bo tak naprawdę jest to urządzenie jednorazowo działające. No i drugi frachtowiec, nie wiem czy jest ciut dłuższy, czy krótszy, ale jest tutaj rój. Pamiętam, że na początku był on dość uciążliwy dla mnie, na początku gry mam na myśli. Nie wiem, czy jakbyście spróbowali przebiec na niskim, na początkowym levelu, czy nie zrobiłoby wam kuku. Także mimo wszystko chyba ten poprzedni frachtowiec jest bezpieczniejszy dla początkujących graczy. No i lecimy. O, jest tu też także system bezpieczeństwa. No ale mówię, jego obrażenia, jak i poziom obrażeń, jaki zadaje, są dość śmieszne. Jak widzicie już po drzwiach, mamy do czynienia z obcymi. Ja po prostu przebiegam. Jeżeli chcecie, możecie spróbować z nimi walczyć. Ale są dość uciążliwym przeciwnikiem na początku gry przynajmniej. Byli. Nie wiem, może się to zmieniło, może znerfili je trochę. Także jeżeli się czujecie na siłach, spokojnie możecie spokojnie możecie walczyć. A jeżeli nie jesteście pewni, jakby się to mogło dla was zakończyć, myślę, że tamten frachtowiec jest ciupkę bezpieczniejszy. Z przeciwników, no to tam, nie wiem, są systemy obronne i te latające horory i to wszystko. Tutaj nie dość, że macie horory, macie rój, to macie też systemy obronne, ale jest chyba trochę krótszy, przynajmniej szybciej wydaje mi się, że się go przebiega niż ten pierwszy frachtowiec. No i konstruujemy ulepszenie. Bardzo mało ulepszeń do hipernapędu wypada. Nie wiem, czy to akurat tylko mi tak się dzieje, czy faktycznie mają one najmniejszą szansę na to, żeby zostać wylosowane. Ale wypadają. No i mamy nasze ulepszenie. Nadajnik mamy wyjęty. Jeżeli chcemy sobie pofarmić, to
to znowu odlatujemy kawałeczek, aż wyłączy nam się misja Zagubieni w kosmosie. Uruchamiamy nasz skaner, wrzucamy go do rafinatora i szukamy kolejny raz frachtowca. Jest to najszybszy, najpewniejszy sposób zdobycia wszystkich ulepszeń we w miarę krótkim czasie, ponieważ znalezienie tego wszystkiego może zajęło mi z 2 godziny tak czasu rzeczywistego. No i co? Trochę więcej o samych ulepszeniach i frachtowcu sobie omówimy w kolejnym filmie, który powinien się pojawić jeszcze w tym tygodniu. Znaczy się w tym tygodniu w sensie, że dzisiaj jest poniedziałek. Omówimy też sobie ich zamontowanie na frachtowcu, optymalne ułożenie tych ulepszeń i ich statystyki, ponieważ niektóre z nich są różne. A w tym filmie to już chyba by było na tyle, także do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.